Prokurator Katarzyna Kwiatkowska, dyrektorka Departamentu Postępowania Przygotowawczego w Prokuraturze Krajowej. Stowarzyszenie Lek Super Omnia. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani prokurator, mieliśmy okazję parę razy rozmawiać, gościliśmy panią tutaj w studiu w czasach, kiedy rządziło prawo i sprawiedliwość. Pani wtedy była jako prokurator degradowana, była pani też, jeżeli mogę użyć tego słowa, represjonowana. Dziś jest pani, pracuje pani w Prokuraturze Krajowej. Walczyła Pani o niezależność prokuratury? Dziś ta prokuratura jest Pani zdaniem niezależna? Walczyłam o niezależność prokuratury i uważam, że aktualna budowa prokuratury zmierza w tym kierunku. Przy czym my rozumiemy niezależność. Czyli jesteśmy na początku drogi? W środku? Pod koniec? Ja, ja, ja myślę, że jesteśmy w środku tej drogi, dlatego że w pierwszej kolejności należałoby dokonać rozdziału funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. No właśnie. Na jakim etapie jest ta sprawa? Bo to była obietnica, jedna z obietnic wyborczych. E, tak, jest przygotowany projekt tego rozdziału. Był on poddany konsultacjom środowiska prokuratorskiego, jak również Krajowej Rady Prokuratury. I rozumiem, że po zgłoszonych uwagach zostanie temu projektowi na, nadany dalszy bieg legislacyjny. Jeśli pani przekonywała i wielu prokuratorów, także także z pani stowarzyszenia, że Prokuratura za czasu zginiewać obrób nie była niezależna. To dlatego, że prokuratorzy nie byli e, niezależni. To co oni robią dziś? Gdzie oni są? Pracują? W tej chwili sam pan wie, że minister Ziobro zastawił pewną pułapkę, pułapkę. na nowego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, polegającą na zabetonowaniu prokuratury. Przez pewien okres czasu trwały czynności, które zmierzały do tego, aby można było powołać nowego prokuratora krajowego, a tym samym dokonać zmiany na stanowiskach kierowniczych. Nie tylko w prokuraturze krajowej, ale również w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych. W tej chwili, jeżeli chodzi o to, co ja robię, to muszę panu redaktorowi powiedzieć, że zakończona została kwerenda spraw dotyczących wydawania postanowień o zatrzymaniu podejrzanych, a te postanowienia. A to są sprawy z przeszłości? Tak, to są wszystko sprawy z przeszłości. Ja pamiętam, że jako szefowa stowarzyszenia Leksu Peromie zobowiązywałam się przed opinią społeczną, że jeżeli dojdzie do zmiany w władzy, wszelkie nieprawości zostaną rozliczone. Czy ci prokuratorzy y, wierni ziobrze, czy nie? nie za, y... Niezależni, nie, niezależni. Oni cały czas pracują w prokuraturach. Pani powiedziała, ta pułapka, oni tam są? Oni jeszcze tam są. Zostali poodwoływani ze stanowisk funkcyjnych, natomiast to, co zamierzamy w tej chwili zrobić, to prokurator krajowy powołał zespół prokuratorów po przeprowadzonej kwerendzie postępowań we wszystkich prokuraturach. Są to postępowania, co do których istnieją wątpliwości co do prawidłowości ich prowadzenia, podjętych decyzji merytorycznych. W tym kontekście będą badane również osoby prokuratorów pod kątem ewentualnego zainicjowania im postępowań dyscyplinarnych lub postępowań Pani prokurator, sprawa pana posła Marcina Romanowskiego ma postawione zarzuty, 11 zarzutów jest zażalenie prokuratury na decyzję sądu, że, który nie zgodził się na areszt tymczasowy, jak rozumiem prokuratura cały czas chce, żeby trafił do aresztu. Jak pani patrzy na te problemy w sądzie, nie w prokuraturze, bo tak naprawdę... Sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, że nie wiadomo, kto będzie tę decyzję wydawał, prawda? Nie wiadomo, jaki skład sądu. To jest prawda, ale nam zawsze prokuratorom nie przystoi komentowania tego, co dzieje się w sądzie. Prokuratorzy... To, a widziała Pani kiedyś taką sytuację? E, Przypomina nie, sobie e, pani taką sytuację, e, jaka jest tam? Nie widziałam takiej sytuacji, natomiast e, prokuratorzy referenci uważają, że należy poczekać na wyznaczony już termin, wprawdzie bardzo odległy, bo wrześniowy. Końcówka września, ale powiedzmy widząc dlaczego? Dlatego, że sędzia wziął urlop, półtora miesiąca urlopu. Trudno mi to komentować i nie chciałabym komentować tego, co się dzieje w sądach. Ale myśli Pani, że to jest dlatego, tak z tą sprawą dziwnie się losy te, te, toczą i tego składu sędziowskiego, i tego jakiegoś nieprawdopodobnie długiego urlopu, bo to jest bardzo trudna sprawa politycznie. Odpowiedzialność. E, to znaczy ja. E... Brałam udział w komisji regulaminowej w Sejmie i tej sprawie przypisuje się charakter polityczny z uwagi na to, że podejrzanymi są byli funkcjonariusze publiczni wykonujący obowiązki w Ministerstwie Sprawiedliwości. Mam tu na myśli pana Wosia i właśnie pana Romanowskiego. Ale tak naprawdę jest to jedna ze spraw, która winna rozliczyć właśnie polityków suwerennej Polski, czy funkcjonariuszy publicznych, którzy działali w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zarzuty są bardzo poważne, ale są to zarzuty o charakterze gospodarczym i kryminalnym. Dlatego też to politycy Solidarnej Polski upolityczniają tą sprawę. Okazuje się, że trudno jest dobrać skład sędziowski, natomiast my oczekujemy z wielkim spokojem na rozpoznanie zażalenia zespołu śledczego zajmującego się tą sprawą.